Kiedy przyszedłem tutaj rano, pomyślałem sobie, jak wielu ludzi dzisiaj będzie wchodzić i będzie musiało zobaczyć mnie, ci, którzy spóźnią się na to nabożeństwo, ponieważ nie przestawili swoich zegarków. A wy wyglądacie na nieco niewyspanych, ale mam nadzieję, że uwielbianie trochę nas poderwało i że jesteśmy już ożywieni tym, co Bóg już uczynił. I kiedy myślę o uwielbieniu, to czytam też Ewangelię Jana i do niej się odniesiemy za chwileczkę, gdy Pan Jezus miał rozmowę, bardzo wyjątkową rozmowę z Samarytanką. I ta Samarytanka pyta mnie, gdzie trzeba Pana Boga wielbić? Mówi, czy w Jerozolimie, czy tutaj na górze? A Pan Jezus mówi, nie, mówi, ani w Jerozolimie, ani na górze. Bóg nie szuka wyjątkowego miejsca, ale Bóg szuka wyjątkowych ludzi. Bóg szuka ludzi, którzy z otwartym sercem staną, aby oddać Mu chwałę. A kiedy oddajemy Mu chwałę, to Biblia mówi, że Jego chwała przychodzi na to miejsce. A kiedy przychodzi Boża obecność i ona się manifestuje, to to przemienia nasze życie. Tam może wydarzyć się wszystko. Tam Duch Święty działa w wyjątkowy sposób. I moje siostry i moi bracia, Bóg przyszedł dzisiaj do nas, aby zamanifestować swoją chwałę w wyjątkowy sposób, aby dotknąć naszych serc, aby zainspirować nasze życie, aby podnieść nas i poprowadzić w mocy swego Ducha Świętego i mam nadzieję, że przez ten czas, kiedy Go uwielbiamy i słuchamy Jego słowa, będziemy mogli tego wspólnie doświadczać. Kiedy przechadzałem się dzisiaj, aby się z Wami przywitać, zauważyłem, że mamy sporo gości dzisiaj wśród nas z różnych stron naszego kraju, tych, których dawno nie widziałam, a nawet mamy pewną siostrę, która jest za granicą. Może przywitajmy ją oklaskami. I w ten sposób wyraźmy tą radość, że możemy wspólnie razem przebywać i wspólnie razem możemy sięgnąć do Bożego Słowa. Dzisiaj chciałbym sięgnąć do klasycznego fragmentu, do Ewangelii Jana i do najbardziej znanego rozdziału z Ewangelii Jana, do rozdziału trzeciego, do tej wyjątkowej rozmowy, którą Pan Jezus miał z Nikodemem. Ta rozmowa bardzo często pojawia się na ewangelizacji i wiecie, że ja mam serce ewangelisty i tutaj uruchamia się ogromna pokusa już, żeby pójść w kierunku ewangelizacji i nie mogę Wam zapewnić, że tego nie będzie, ale zapewniam Was, że chcę zwrócić uwagę na nieco inny aspekt tej rozmowy. Ale przeczytajmy wspólnie razem Ewangelia Jana, trzeci rozdział, od pierwszego do ósmego wiersza. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu, mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel, nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jak ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Odpowiadając, Jezus rzekł mu, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem, jakże się może człowiek narodzić na nowo, gdy jest stary? Czy może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Ta historia była rozbierana już na atomy, już nie tylko na całe wiersze, nie tylko na słowa, może nawet na poszczególne frazy, a nawet znaki interpunkcyjne, które się tutaj pojawiły i wielu z Was słuchało już tą historię też wielokrotnie, ale być może są wśród nas ludzie, którzy albo dawno jej nie czytali, albo przeczytali ją dzisiaj tutaj razem z nami po raz pierwszy, albo w taki sposób ona gdzieś dotarła do naszego życia, a więc jest to historia, gdy Pan Jezus spotyka się z człowiekiem, który był bardzo religijny, bardziej niż ktokolwiek z nas. Znał dobrze Stary Testament, znał prawo, miał wykute na pamięć, mógł cytować, obudzony o każdej porze dnia i nocy i z pamięci to wszystko wyrecytować, jak tylko się należy. I oto ten człowiek przychodzi w nocy do Pana Jezusa, aby się z Nim spotkać. Jego motywy nie do końca są dla nas jasne. Bowiem wielu ludzi interpretuje to tak, że przychodzi, ponieważ ma potrzebę serca i nie
sposób się z tym nie zgodzić. Ale kiedy czytamy dalej, gdy mówi wiemy bowiem, a więc nie mówi ja wiem, ja potrzebuję, ja pragnę, ale my wiemy. Być może jest to taka forma też bezpieczna dla nas, że łatwiej jest się schować w tłumie i powiedzieć u nas się mówi, my wiemy, my rozumiemy i w ten sposób wyrażamy opinię wszystkich, ale tak naprawdę chodzi o nas osobiście, więc tego też nie wiemy. A może przyszedł po to, żeby był wysłany przez nich, żeby dowiedzieć się o Panu Jezusie nieco więcej i donieść im później o tym i żeby to wykorzystać przeciwko Niemu. Te motywy nie do końca są znane, ale liczy się fakt spotkania z Panem Jezusem. Wiecie, ja nie wiem, dlaczego wy tutaj dzisiaj przyszliście. Liczę na to, że przyszliście nie tylko dla tradycji, dla zwyczaju, ale przyszliście z potrzeby serca, aby spotkać się nie tylko z braćmi i siostrami, co jest dla nas przywilejem, ale spotkać się, zetknąć się z Bożą obecnością. Spotkać się z żywym Bogiem, spotkać się z zamanifestowaną obecnością Boga, który przez Ducha Świętego działa w naszych sercach. To jest główna potrzeba. I nawet jeżeli wcześniejsze motywy były inne, jeżeli ktoś przyszedł, ponieważ był czymś zaciekawiony, to jednak spotkanie z Jezusem jest zawsze czymś wyjątkowym. Kiedykolwiek ludzie przychodzili i rozmawiali z Panem Jezusem, powiem, zawsze z tego wynikało coś niesamowitego. Czasami ludzie, powiem, przychodzili z jakąś potrzebą, a Pan Jezus wystarczy, że spojrzał w ich oczy, zajrzał w ich serce, odkadł tą potrzebę i realizował ją. Mogła to być potrzeba emocjonalna, duchowa, fizyczna, w każdej sferze. Powiem, Pan Jezus miał odpowiedź. Byli też ludzie, którzy przychodzili, aby Go zaatakować, aby Go oskarżyć, a może nawet ośmieszyć, ale za każdym razem Pan Jezus w mistrzowski sposób odpowiadał i z tego wynika już dzisiaj dla nas jakaś nauka, a dla nich z pewnością wyniknęła jakaś lekcja, że z Panem Jezusem nie warto było zadzierać. I oto ten człowiek przychodzi i pyta, i w zasadzie nie zadaje pytania. Jeżeli dobrze rozumiem gramatykę, to tutaj nie pada pytanie, tylko mówi, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jak Ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. To stwierdzenie. Ale Pan Jezus od razu odpowiada na to w ten sposób. Mówi, zaprawdę powiadam Ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo i zwróćcie uwagę na to, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Tym, co otwiera nam drogę do Bożego Królestwa, jest nowonarodzenie. Zobaczcie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. I oczywiście możemy to zinterpretować tak, że chodzi o to, że kiedyś gdzieś tam w wieczności będziemy w Bożym Królestwie. Ale również dobrze wiemy, że to Królestwo poprzez przybycie Pana Jezusa Chrystusa, poprzez zesłanie Ducha Świętego, poprzez obecność Boga tutaj na ziemi w Duchu Świętym już jest pośród nas. I nie możemy Go ujrzeć. Dopóki nie narodzimy się na nowo, nie możemy Go zrozumieć, dopóki Duch Święty nie zacznie działać w naszym życiu. Innymi słowy, na Boże Królestwo bez działania Ducha Świętego jesteśmy ślepymi ludźmi, którzy potrzebują, aby ich oczy zostały otwarte, aby ich serca zostały otwarte, abyśmy mogli rozumieć, abyśmy mogli się Nim cieszyć, dojrzeć Jego piękno, Jego walory. Wielu ludzi patrzy na jakieś zgromadzenie i nie rozumie tego, co się dzieje. Dlaczego? Bo ich oczy i ich serca są zamknięte. Nie widzą. I tak samo ten człowiek, pomimo swojej religijności, pomimo swojej pobożności, którą jako faryzeusz specjalnie prezentował, robił więcej niż jakakolwiek przeciętna osoba. Pan Jezus mówi, nie może człowiek, który nie narodzi się na nowo, ujrzeć Królestwa Bożego. I Nikodem, zaintrygowany tym, mówi, rzekł mu, jakże może więc człowiek narodzić się, gdy jest stary? Czy może powtórnie wejść do łona matki i urodzić się? Odpowiedział Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. A więc znowu Pan Jezus mówi, zaprawdę, zaprawdę. Wiecie, w ten sposób chcę podkreślić, jakie to jest ważne, jakie to jest decydujące, rozstrzygające dla naszego duchowego życia tutaj i dla naszej wieczności, że naszą najgłębszą, fundamentalną potrzebą jest to, abyśmy byli ludźmi odrodzonymi, abyśmy mogli obejrzeć, zajrzeć w Boże Królestwo, w Jego tajemnice, w Jego walory, w Jego obietnicę, przywileje, które temu towarzyszą, ale również, żebyśmy mogli wejść, stać się Jego
Jego częścią, mieć w tym swój osobisty udział. Do tego potrzeba jest nowego narodzenia, która jest ingerencją Ducha Świętego w naszym sercu. Ktoś musi się narodzić z wody i z ducha. Dwie rzeczy. Powiem, będziemy mieli w poniedziałek tutaj chrzest. Oto ludzie staną na tym miejscu i wobec wszystkich świadków, którzy się zbiorą, zostaną zanurzeni w imię Pana Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Bo uwierzyli w Niego, bo oddali Mu swoje serce, bo uczynili Go Panem swojego życia przez wiarę. A to, co się wydarzy, jest zamanifestowaniem tego. Wiecie, wielu ludzi upatruje, że sam ten chrzest jest nowonarodzeniem. Nie. To nowonarodzenie dokonuje się wcześniej, przy ingerencji Bożego Słowa i Ducha Świętego, a to jest tego fizyczny wyraz, który dokonujemy na polecenie Pana Jezusa Chrystusa. Więc jeżeli ktoś mówi, że wtedy się na nowo narodził, wtedy dopełniło się to, co Duch Święty rozpoczął, ale On wcześniej wykonywał już tą pracę w twoim sercu. I proszę, nie mówcie, wtedy rodzimy się na nowo, bo chrztowi przypisujemy taką magiczną rolę, że sam chrzest wystarczy. Nie, potrzeba Ducha Świętego, potrzeba Jego działania w naszym życiu, potrzeba zmiany naszego serca, naszego sposobu myślenia, patrzenia na Chrystusa, abyśmy mogli dopiero zostać ochrzczeni i wypełnić Jego wolę. Ale też z Ducha Świętego, co oznacza, że Duch Święty ma kluczową rolę w procesie naszego nowego narodzenia. Mówię w procesie, ponieważ to rozpoczyna się gdzieś od słuchania Bożego Słowa, od uświadamiania sobie, że coś w tym Słowie jest takiego, co mnie pociąga, coś, co dotyka mnie, coś, co sprawia, że nie mogę zasnąć albo budzę się wcześniej, sięgam do Niego, próbuję Go poznać, ale sam tego nie mogę zrobić. Potrzebuję Ducha Świętego. Nawet nie wystarczy mój przyjaciel, mój brat. My wszyscy nie wystarczymy, żeby jedna osoba dzisiaj mogła się narodzić. Ale wystarczy Duch Święty, aby każdy z nas mógł się na nowo narodzić. I jeszcze parę innych tysięcy ludzi. Tak On działa. Ale myślę, że jest tutaj też mowa o szczególnym działaniu Ducha Świętego, który zapoczątkowuje kolejny proces, który rozpoczyna się w naszym duchowym życiu, aby On nas prowadził. I oto dochodzimy do wiersza, na który chciałbym wyjątkowo dzisiaj zwrócić uwagę. Co się narodziło z ciała, ciałem jest. Co się narodziło z ducha, duchem jest. To proste stwierdzenie. Ta pierwsza część tego stwierdzenia jest łatwiejsza do zrozumienia. My rozumiemy, jak człowiek rodzi się, bowiem nauka potrafi to w bardzo skrupulatny, precyzyjny sposób pokazać, wyjaśnić, opisać. Możemy nawet to zobaczyć na zdjęciach, na filmach, możemy przeczytać w książkach. Ten proces możemy prześledzić w najdrobniejszych szczegółach, używając różnych instrumentów medycznych, aby zobaczyć, jak to życie gdzieś tam w łonie matki się rozwija i później przychodzi tutaj na ten świat. Ale za każdym razem wiemy, że takie narodzenie jest cudem. Za każdym razem jest to cud. Człowiek rodzi się na tym świecie i to nie jest tak, że tylko jest przypadek to sprawił. Ja i ty pojawiliśmy się na tym świecie nie dlatego, że rodzice gdzieś tam kiedyś o północy, tylko dlatego, że taka była Boża wola, żebyśmy pojawili się na tym świecie i narodziliśmy się według ciała. Pamiętacie dzień swoich narodzin? Pamiętacie, jaki to był dzień? Pewnie rodzice wam opowiadali, jeśli tylko macie kontakt z rodzicami. Ja wiem, że narodziłem się w niedzielę. Ja wiem, że było to wielka radość dla całej rodziny. Wiem, że mój tata z tego powodu parę złych rzeczy zrobił, których nie wiem, czy się wstydził, czy nie, ale zrobił je po prostu, że ja się narodziłem. Pamiętacie, jak narodziły się wasze dzieci? Pamiętacie, gdy pierwszy raz wzięliście na ręce i byliście przerażeni, jak my te małe szkraby wychowamy? Skąd weźmiemy siły, mądrości do tego, żeby jakoś wpływać na ich życie? Ale rozumiemy dobrze, co to znaczy fizyczne narodzenie. O wiele trudniej jest nam zdefiniować to, co mamy w drugiej części, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Dlaczego? Dlatego, że to jest zakryte przed naszymi oczami. Tego nie możemy zobaczyć. To może nam zostać tylko objawione przez Boże Słowo. Nasz wgląd w tą sferę jest tylko poprzez to, co Bóg nam objawi.
A więc musimy mieć tą Bożą zdolność do tego, żeby odkryć to. Ale dlaczego mówię, że to jest takie ważne, żeby nie tylko się narodzić fizycznie, ale narodzić się też duchowo? Ponieważ jeżeli narodzimy się na nowo, jeżeli narodzimy się duchowo, to będzie miało również wpływ na nasze fizyczne życie. Czy tak jest? Czy kiedy narodziłeś się na nowo, to twoje życie się zmieniło? Jeżeli nie, to mam wątpliwość, czy przeżyłeś to, o czym mówi Pan Jezus Chrystus. Te dwie rzeczy, dopóki żyjemy tutaj, nie zostaną oddzielone. Że ta sfera fizyczna, powiem, nie jest gdzieś tam, a ta sfera duchowa gdzieś tam, odległa od siebie, ale one są tak splecione, powiem, w naszym jestestwie, w nas samych, że trudno je jest rozdzielić. Nie można. I więc nie mogę powiedzieć, no dzisiaj służę Bogu, a jutro będę służył mojemu ciału. Dzisiaj zajmę się tym, co duchowe, a jutro zajmę się tym, co fizyczne. Nie można tych rzeczy rozdzielić, dopóki my tutaj żyjemy. Ale potrzebujemy narodzenia nie tylko w sferze fizycznej, ale potrzebujemy narodzenia w sferze duchowej, tak aby ona miała wpływ na to, co dzieje się w naszej fizycznej sferze, w naszym ciele, w naszym postępowaniu, w naszym zachowaniu, w świadectwie, w naszym życiu, w zamanifestowaniu się tego duchowego życia w naszym fizycznym ciele. Wiecie, chciałbym, żebyśmy teraz przeskoczyli nieco do Koryntian, do drugiego listu, do trzeciego rozdziału i nie będziemy cały ten list czytać i cały ten rozdział, ale przeczytamy końcówkę trzeciego rozdziału. Powiem, ale na początek, jaki był problem Koryntian? Koryntianie wiemy, że mieli problem ze swoim ciałem. Apostoł Paweł na początku mówi, nie brakuje wam żadnego duchowego daru łaski. Macie wszystkie charyzmaty. Ci ludzie narodzili się na nowo, ale mieli problem. Jaki? Problem ze swoim ciałem, problem ze swoją cielesnością. I zaczęły pojawiać się w tym zborze grzechy, z powodu których Paweł mógł sobie włosy wyrywać. Mówi, jak to możliwe, żebyście robili takie rzeczy, których nawet nie ma w świecie, niemoralne rzeczy, że jakiś człowiek ze zboru żyje nie tylko z obcą kobietą, która nie jest jego żoną, ale żyje z matką swojego ojca. Powiem, mówi, takie rzeczy, mówi, nawet w świecie się nie dzieje, a dzieją się w Kościele. I apostoł Paweł nie pozostawia tego bez odpowiedzi. Mówi, zróbcie z tym porządek. Mówi, tak być nie może. A więc zobaczcie, jeżeli ktoś mówi, że narodził się na nowo, ma dary Ducha Świętego, ale nie robi też pewnego porządku w swoim duchowym życiu, to nie jest w porządku wobec Boga. Dlaczego? Ponieważ to, że narodziliśmy się na nowo, ma i powinien mieć wpływ na nasze duchowe życie. Nie wyobrażam sobie, że jesteśmy Bożymi dziećmi, a żyjemy sobie jak chcemy, według standardów i modły i cielesności tego świata. Poprzez cielesność rozumiem, że to jest pewien wpływ na moją wolę, na sferę mojego życia, aby podporządkować się jakiejś duchowej presji, demonicznej presji, która będzie miała skutek w moim cielesnym życiu. To znaczy, że diabeł wykorzysta moje zmysły, mój wzrok, może moje powonienie, mój dotyk albo jakiekolwiek inne jeszcze sfery mojego życia po to, żebym wykonywał rzeczy, które są sprzeczne z tym, do czego Bóg w swojej łasce mnie powołał. Jeżeli On sprawił, że narodziłem się na nowo, to po to, żeby prowadzić nowe życie. Dlatego apostoł Paweł mówi, żeby zrobić z tym porządek. Mówi, tak być nie może. I robi też porządek na nabożeństwie, ponieważ ci ludzie zachowują się też w sposób nieodpowiedzialny. Powiem, jest dużo chaosu, nie ma porządku. Powiem, to nie znaczy, że na nabożeństwie wszystko musi być takie uczesane, poukładane. Ale apostoł Paweł mówi, wszystko co robimy ma służyć zbudowaniu. Wszystko co robimy ma służyć ludziom, którzy się zgromadzają, aby wielbili Boga, abyśmy nie po to tam byli, żeby zaprezentować samych siebie. Powiem, bo tu nie chodzi o nas, tu chodzi o Jezusa Chrystusa. Tu nie chodzi o chwałę dla nas, ale chodzi o chwałę dla Niego i trzeba było zrobić z tym porządek. I Paweł w późniejszych rozdziałach ten porządek z pewnością robi. Ale drugi list jest nieco inny. Pojawia się inny problem. Problem taki, który zarzuca też apostołowi Pawłowi. Pojawili się ludzie, którzy zarzucają mu, że on nie do końca jest takim apostołem, jaki powinien być.
Oto judaizujący ludzie zaczęli umniejszać jego rolę. I dlatego apostoł Paweł na początku mówi, co jest takim potwierdzeniem tego, że jestem apostołem? Co jest tym listem, który jest rękojmą czy uwiarygadniający moją służbę? Wy jesteście, wy, którym zwiastowałem Ewangelię, wy, którzy narodziliście się na nowo, wy, którzy przyjęliście Pana, nie potrzebuję lepszego listu, bowiem to zostało wypisane na waszych sercach. Ale biorąc sumę tych dwóch listów i biorąc końcówkę tego wiersza, zastanawiam się, jak spowodować, jak zrobić, żeby ta duchowa sfera miała wpływ na tą fizyczną sferę, żeby zrobić porządek tam, gdzie go nie ma, w sferze moralności, ale żeby zrobić też porządek w naszym duchowym życiu. My wszyscy mamy z tym problem. Tak narodziliśmy się na nowo. Tak oddaliśmy nasze serce Panu Jezusowi Chrystusowi. Ale mam wrażenie, że po jakimś czasie odzywa się w nas nasza cielesność. Odzywa się stara natura. I po pewnym czasie, gdy porównamy nasze stare życie i nowe życie, to nie widzimy różnicy. A to jest problem. Powinna być różnica, którą powoduje Duch Święty w naszym życiu. Ona powinna być tak wyraźna, żeby być świadectwem dla tego świata, żeby była świadectwem Bożego działania w nas. I dlatego też, gdy czytamy ten fragment, zobaczcie, tak aż po dzień dzisiejszy, ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu. Lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta, a Pan jest Duchem, gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. My wszyscy wtedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Jeden z wierszy tutaj jest bardzo nadużywany. On mówi, gdzie Duch Pański, tam wolność. I ludzie wyrywają ten wiersz i wklejają do jakiejś sytuacji swojego życia. Mówią, mam Boże prowadzenie, mogę robić co chcę, ale ten fragment nie ma z takim stwierdzeniem nic wspólnego. Ten fragment mówi o zupełnie innej wolności. O wolności, którą dał nam Duch Święty, otwierając nasze oczy, otwierając nasze serca, abyśmy mogli widzieć Boże Królestwo, abyśmy mogli być częścią Jego Królestwa. Wcześniej apostoł Paweł odnosi to, gdy Mojżesz znalazł się na górze Synaj i powiem, kiedy z niej schodził, to musiał mieć zasłonę na swoich oczach, ponieważ to, co go napełniło, to zetknięcie z Bożą obecnością, miało tak głęboki wpływ nie tylko na niego, ale na ludzi, że ludzie nie byli w stanie tego znieść, ale też również po to, ponieważ ta chwała przemijała. Ona znikała. Ale mówi dalej, mówi, do dnia dzisiejszego taka zasłona jest na waszych sercach i ona musi zostać ściągnięta. Jakby ci ludzie mają zasłonę, są zniewoleni, nie mogą zobaczyć to, co zostało objawione w Jezusie Chrystusie. Czytają zakon, ale nie rozumieją. Czytają literę, ale nie ma w nich życia. Nie przychodzą do Niego, aby nawrócić się, aby oddać Mu swoje serce, bo zasłona religijności jest na ich sercach. I gdy Duch Święty przychodzi, On ściąga tą zasłonę i daje nam wolność. Wolność do czego? Wolność do poznania tego, kim jest, co uczynił, jakie znaczenie dla nas ma osoba i dzieło Pana Jezusa Chrystusa. Wolność do tego, abyśmy mogli do Niego przychodzić z odkrytym obliczem i mieć z Nim bardzo wyjątkową społeczność. A kiedy tak się dzieje, to co się dzieje? Gdy przychodzimy, zostajemy przemienieni w ten sam obraz chwały chwały, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. A więc rodzimy się na nowo, a Bóg rozpoczyna w nas ten proces przemiany naszego życia. Poprzez co? Poprzez przebywanie w Bożej obecności. Oczywiście tutaj jest to słowo, które mówi, zostajemy przemienieni w ten sam obraz chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. I wcześniej jeszcze mówi, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana. I chciałem zwrócić na to słowo zwierciadło, ponieważ wiele interpretacji tego fragmentu w komentarzach jest takie, że zwierciadłem jest Boże Słowo. Słyszeliście o takim interpretowaniu. Czy ono jest złe? Nie, absolutnie nie jest złe i uważam, że jest właściwe. Ale chcę wam zadać pytanie, czy w tym czasie, gdy jest spisywany Nowy Testament, czy oni
mają już tą księgę, czy jeszcze nie mają. Wiem, w czym mają się oglądać, w jakim zwierciadle. Nie mają Biblii tak jak my dzisiaj, żeby ją otworzyć i powiedzieć, o, widzę się, widzę moje życie, widzę moje upadki, czy widzę moje słabości, ale widzę też chwałę i moc Bożą. Nie mają tego. Więc o jakim zwierciadle mówi tutaj apostoł Paweł? Wierzę, że to jest właściwa interpretacja, dlatego że poprzez Słowo jest nam objawiony Jezus Chrystus. I myślę, że główne znaczenie tego Słowa odnosi się do Chrystusa, na którego my mamy patrzeć i w obecności którego my jako ludzie mamy przebywać. I poprzez przebywanie z Nim doznajemy czegoś bardzo wyjątkowego. Oto przebywanie z Jezusem Chrystusem upodabnia nas do Niego. Oto Duch Święty przyprowadza nas do Pana, abyśmy razem z Nim byli, ale też ten Duch Święty sprawia, że stajemy się podobnymi do naszego Pana Jezusa Chrystusa, że z Jego chwały powstaje nasza chwała. Nie wiem, jak to jest, ale kiedy ludzie ze sobą żyją dostatecznie długo, stają się do siebie podobni. Zauważyliście to? Małżeństwa są do siebie podobne. Patrzę na niektórych z was i szukam potwierdzenia lub zaprzeczenia. Wy jeszcze jesteście za krótko małżeństwem, ale już jesteście coraz bardziej podobni. Ale bywa tak, że jesteśmy nie tylko fizycznie wręcz upodabniamy się do siebie, ale też upodabniamy się w wielu innych sferach naszego życia, nawet pewnych upodobaniach, które mamy, a nawet sposobie myślenia. Czy ktoś z was jest dłużej niż 10 lat w związku małżeńskim? Całkiem sporo. Mamy tu samych weteranów. Ale, a kto jest krócej niż 10 lat? Też jest kilka. No, nauczycie się wszystkiego. Ale kiedy jesteście dostatecznie długo w związku małżeńskim, to dzieje się rzecz niezrozumiała dla nas. Oto siedzimy razem i nagle w tym samym momencie mamy te same myśli. Zdarzyło to wam się nieraz? Że myślimy o tym samym, choć nie mamy powodu, żeby o tym myśleć. Nie wiem, jak to się dzieje, ale ta sama rzecz nagle wypełnia wspaniałą głowę mojej żony i mój ograniczony sposób myślenia również to przyjmuje, że myślimy dokładnie, jedziemy samochodem i nagle myślimy o tym samym. Dlaczego? Bo poprzez to, że przebywamy ze sobą razem, stajemy się do siebie podobni. Tak bardzo podobni, że odczuwamy te rzeczy bardzo podobnie. To, co ją cieszy, mnie cieszy. To, co ją boli, mnie boli. I mam nadzieję, że jest odwrotnie, choć nie zawsze. Ale mam nadzieję, że tak jest, że stajemy się podobni do siebie. Dlaczego? Bo przebywamy ze sobą bardzo długo i Bóg chce, abyśmy przebywali w Nim jak najwięcej, w Jego obecności. To przenosi nas, więc zobaczcie, nowe narodzenie to nie jest traktowanie Boga gdzieś na odległość, ale kogoś, kto nie tylko jest blisko Ciebie, ale ktoś, kto jest w Tobie, ktoś, kto działa, ktoś, kto aktywuje każdą sferę Twojego życia do tego, aby stawała się podobna do naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby Jego obecność wypełniała nas i czyniła nas podobnymi, aby ludzie patrząc na nas widzieli świadectwo Bożego działania w nas. Rodzimy się na nowo, bowiem po to, aby ludzie mogli również w nas widzieć Chrystusa, a my, abyśmy mogli doświadczać Jego mocy. Tym jest duchowe narodzenie. Jakże cudownie jest chodzić w tej Bożej obecności każdego dnia. Wiecie, Pan Jezus powiedział tak: już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem was. Oto Pan Jezus ma grono apostołów, których nie nazywa już sługami, ale nazywa swoimi przyjaciółmi. Jaka jest różnica między sługą, a między przyjacielem? Ogromna różnica. Wiecie, słowo przyjaciel jest bardzo wyjątkowe. Niewielu z was dzisiaj mogłoby podnieść ręce i powiedzieć: mam prawdziwego przyjaciela. Nie mówiąc tylko o swojej żonie, ale mówiąc o kimś, kto naprawdę jest twoim przyjacielem. I nie mówię tylko o Panu Jezusie Chrystusie, który jest naszym przyjacielem, ale tutaj na ziemi. Kogoś, komu możemy zaufać, przed kim możemy się całkowicie otworzyć. Jaka jest różnica? Ale natomiast mamy wielu znajomych, prawda? Mamy pracodawców, dla których pracujemy, ale trudno ich nazwać często naszymi przyjaciółmi. Nawet niektórzy mówią, żeby lepiej w takie relacje nie wchodzić, bo i tak później się zepsują. Wiecie, mam wrażenie, że sługa to ktoś, kto ma za cel wykonywanie zadań, któremu się
pokazuje. Zrób to, zrób to, zrób to, zrób to, zrób to, zrób to. Dobrze, sługa robi, 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 bo taka jest jego rola. Jest nakierowany na zadania, które są. I wielu ludzi w swoim duchowym życiu wykonuje to, co przeczyta. Dobrze, będę to robił, będę to robił, będę to robił, będę to wykonywał. Czy to jest złe? Nie, to jest dobre. Ale Bóg chce czegoś więcej. Przyjaciel to ktoś, kto jest nakierowany na relację z tą osobą. Dla niego najważniejsze jest to, żeby przebywać z tą osobą i wypełniać z tego powodu to, co sprawia przyjemność naszemu przyjacielowi. A więc kiedy ja mam przyjaciela, to chcę z nim przebywać. Chcę być blisko niego tak często, jak to tylko możliwe, bo spędzanie z nim czasu jest na pewno doskonałą inwestycją w moim życiu. Moim najlepszym przyjacielem jest Jezus Chrystus, jest mój Pan. On nazwał mnie swoim przyjacielem. On chce przebywać razem ze mną. On chce mieć relację ze mną. On chce, żebym poznawał jego myśli, jego serce, jego pragnienia, a później realizował to w moim życiu. A więc na tym polega też przebywanie, żeby Jego chwała mogła wypełniać mnie i czynić mnie podobnym do Niego. Ale później czytamy kilka innych fragmentów z Bożego Słowa, które mówią o tym, jak ta chwała też działa w życiu ludzi. Wiecie, i to może być bardzo niezwykłe, ale przeczytam z Ewangelii Mateusza 9, rozdział 20 wiersz. Oto niewiasta, która od 20 lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się kraju szaty jego. I wiecie, co się stało? I została uzdrowiona. Oto wszystkie swoje pieniądze ta kobieta od 12 lat cierpiała, wydała na lekarzy, ale oni nie pomogli. I ona, widząc, że jest Pan Jezus Chrystus, gdzieś w swoim sercu uwierzyła, że kiedy znajdzie się w Jego obecności i dotknie się Jego szaty, zostanie uzdrowiona. I stało się według jej wiary. Dotknęła się. Dlaczego tak się stało? Pan Jezus nawet obrócił się i mówi, kto mnie dotknął? Mówi, ty mnie dotknęłaś. I ona już nie mogła się wycofać i mówi tak. Ale co się wtedy stało? Nie było takiego świadomego, celowego działania, jak widzimy w innych historiach, że to ludzie przychodzą, kłaniają się Panu Jezusowi. Powiem jeszcze, byśmy to narysowali. Wznoszą swoje ręce i oczy, mówią, Panie, uzdrów mnie, ja, biedny Twój sługa, tego potrzebuję. A Pan Jezus mówi, tak, uzdrawiam Cię, idź i widź, czy słysz, czy bądź zdrowy, czy wstań i chodź. Jakiekolwiek słowo. Oto ona dotknęła się gdzieś z tyłu tylko Jego szaty. Dlaczego? Dlatego, że tam, gdzie był Pan Jezus, towarzyszyła Jego chwała, Jego obecność. Wystarczyło znaleźć się w tej obecności, żeby ją odczuć, żeby jej doświadczyć, żeby ona zamanifestowała się w czyimś życiu. I powiem, to dotknięcie właśnie to spowodowało. To coś niezwykłego. Wiecie, ja nie chcę, żeby to stało się takim wzorem, według którego my teraz będziemy jakąś naukę budować, ale chciałbym, żebyśmy poszli nieco dalej i zobaczyli inne fragmenty. I oto 5 rozdział, 15 wiersz Dziejów Apostolskich. Tak iż nawet na ulicę wynoszono chorych i kładziono na nosze i łoża, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra mógł paść na któregoś z nich. Wiecie, to był czas, kiedy Bóg dokonywał wiele cudów w życiu ludzi. A Jego chwała manifestowała się tak niezwykle, że tam, gdzie pojawił się Piotr, wystarczyło, że ludzie stanęli nawet w Jego cieniu, i byli uzdrawiani. Czy potraficie to zrozumieć? Czy potraficie to wyjaśnić? Powiem, jeżeli powiesz, że ten czas się skończył, to możesz powiedzieć również, że czas chwały Bożej się skończył. Więc dzisiaj, powiem, jesteśmy tu tylko cieleśnie, bez jakiegoś duchowego, wielkiego zaangażowania, bez zamanifestowania się Bożej obecności. Ale tak się wydarzyło tego dnia, powiem, kiedy Piotr wyszedł, ludzie byli uzdrawiani tam, gdzie znaleźli się w pobliżu jego obecności. Czy to znaczy, że Piotr był tak wyjątkową osobą? Nie, wyjątkową rzeczą w jego życiu było to, że towarzyszyła mu Boża chwała. Dlaczego? Bo on stawał w obecności Bożej. Bo on stawał tam, gdzie Boża chwała wypełniała jego życie, a później ta chwała manifestowała się przez niego. Wiecie, myślę, że właśnie o to chodzi w duchowym narodzeniu.
Mam wrażenie, że najgorszą rzeczą, którą my ludzie możemy zrobić, to to, żeby do duchowych rzeczy znaleźć cielesne sposoby, aby je realizować. Wiecie, zmęczony jestem myśląc o tym, że trzeba nowy program, trzeba nowe wydarzenie, które poruszy emocje, gdzieś dotknie, gdzieś tam przez obrazy, czy przez dźwięk, czy przez inne rzeczy ludzkiego życia. Mam wrażenie, że czasami dopuszczamy się nawet pewnej manipulacji, powiem jakimś wpływaniu tylko na ludzi. Chodzi o coś więcej, chodzi o oddziaływanie Ducha Świętego, o sferę Jego działania, o Jego chwałę w naszym życiu. I my jako narodzeni, nie tylko z ciała, ale narodzeni z Ducha, mamy przywilej stawać w Bożej obecności, aby Jego chwała wypełniała nasze życie i tam, gdzie Bóg nas pośle, aby tam Jego chwała mogła się objawiać, mogła się manifestować. Abyś tam, gdzie jesteś Ty, Bóg poprzez swoją obecność w Tobie mógł działać na ludzi, którzy są wokoło Was. Wiecie, spragnieni powinniśmy być tego, że ludzie przychodzą do nas tak, jak przychodzili do Pana Jezusa Chrystusa, aby spytać, jak mogę zostać zbawionym? Powiedz, jak mogę rozwiązać ten czy inny problem w swoim życiu? I wiecie, nie wyślemy ich gdzieś do jakiejś instrukcji, do jakiegoś tylko eksperta, ale tam razem z Nim będziemy mogli się modlić, a w Jego życiu zamanifestuje się Boża obecność. Zamanifestuje się Boża chwała, która przemieni Jego życie. Powiem, głodni tego powinniśmy być, aby ta duchowa sfera też wpływała tak bardzo na nas. Wywoływała tak wielki, święty głód przebywania z Bogiem. Żeby to nie było wymuszone, cielesne, ale czymś, co jest głębokim pragnieniem. Powiedzcie, dlaczego wielu mężczyzn dzisiaj nie chce się modlić, nie chce wznosić swoje ręce, uznaje godzinę modlitwy jako coś niepotrzebnego, nieważnego w ich życiu. Dlaczego? Ponieważ mamy jakiś kryzys w naszym duchowym życiu. Powiem, powinno być tak, że to wręcz przypisane jest naszemu duchowemu DNA, aby takie pragnienie było w nas, aby Jego obecność mogła zmieniać życie. Bóg powołał Cię, aby Jego życie mogło manifestować się przez Ciebie. Zobaczcie, co mówi inny fragment w Dziejów Apostolskich, 19, rozdział 12 wiersz. Tak, iż nawet chustki lub przepaski, które dotknęły skóry Jego, zanoszono do chorych i ustępowały od nich choroby i złe duchy wychodziły. Chodzi o apostoła Pawła, którego dotknęły jakieś chustki, jakieś przepaski, a później one zaniesione do ludzi, dokonywało się tam coś niezwykłego. Powiedzcie, jak to wytłumaczyć? Jak znaleźć definicję naszą, ludzką, tego wydarzenia? Myślę, że tylko w ten sposób, że apostoł Paweł, tak jak apostoł Piotr i wszyscy ludzie, Boży ludzie tamtych czasów, stawali w Bożej obecności i Boża chwała wypełniała ich serca. Boża chwała była w ich sercach, w ich życiu. Manifestowała się tam Boża chwała. A kiedy ona się zamanifestowała, to nawet ich ubrania nasiąkały tak bardzo Bożą obecnością, że gdzieś zanoszone do ludzi przynosiły tak wielkie zmiany. Ludzie byli uzdrawiani, duchy nieczyste wychodziły. Możecie sobie to wyobrazić? Kiedyś słuchałem pewnego kaznodzieje. Nigdy tego nie praktykowałem i nie myślę, żeby to było praktyką naszą. I on poprosił, żeby na początku nabożeństwa ludzie przynieśli chustki, przepaski lub cokolwiek innego i ułożyli na scenie. Powiem, sterta tego była. Tak jakby ktoś trzy szafy wyrzucił gdzieś na jedno miejsce. Całe kłęby różnych rzeczy. I on zwiastował Ewangelię i mówił, że w ten sposób to wszystko nasiąknie Bożą chwałą, a teraz zaniesiecie ludziom, którzy są w szpitalu albo w domu waszym znajomym, dotkniecie, pomarzecie i oni zostaną uzdrowieni. Fajnie by było, prawda? Co niedzielę przynieść taką chusteczkę, zanieść gdzieś i bez słów, żeby coś się wydarzyło. Wiecie, nie chcę się z tego śmiać, nie rozumiem tego, ale on zatrzymał się na końcu i mówi, przynieśliście tutaj, ponieważ wierzycie, że ja... Kiedy się modlę, kiedy zwiastuję Ewangelię, to Boża obecność tak bardzo emanuje, że to wszystko napełni się Jego chwałą. Mówi, a co z wami? Tam, gdzie wy jesteście. A co z tobą? Tam, gdzie ty jesteś.
Czy dzisiaj Tobie towarzyszy Boża chwała? Czy dzisiaj przez Twoje życie manifestuje się Boża obecność? Myślę, że my wszyscy tego bardzo potrzebujemy. Nie chcę szukać dziwnych rozwiązań. Nie chcę namówić Cię do tego, żebyś starał się, żeby ktoś przeszedł przez Twój cień. Nie chcę namówić Cię do tego, żebyś wziął dzisiaj swoją chusteczkę do nosa, aby była tylko czysta i zaniósł gdzieś bratu, który leży w szpitalu i potrzebuje i dotknął się tą chusteczką jego życia. Nie, ale chciałbym życzyć Tobie, że jako nowonarodzony człowiek, nie z ciała, ale z ducha, sfery, która może tylko być objawiona przez Boże Słowo i zamanifestowana przez obecność Ducha Świętego, aby była tak głęboka, tak niezwykła, że gdziekolwiek pojawisz się Ty, wraz z Tobą pojawi się Boża chwała. Cię niedawno słyszałem pewne świadectwo. Oto kobieta pracowała w jakiejś klinice i miała różnych szefów. Panowie profesorowie mają dziwne zwyczaje i nie zawsze mają dobre zachowania. I miał się pojawić nowy szef. I od razu kobieta była zestresowana. Mówi, nowy szef, nowe problemy. Znowu będzie miał swoje dziwactwa, ja będę musiała je spełniać. I kiedy pojawił się ten człowiek, ona nagle zobaczyła, że on jest inny. Rozmawia z nią uprzejmie, uśmiecha się do niej. Powiem, jak człowiek. Nie jak pan profesor, tylko jak człowiek. Chociaż wydaje się, że profesorowie to też powinni być ludzie. I zaczęła się interesować, co jest takiego niezwykłego w nim. I odkryła, że ten człowiek ma Biblię w gabinecie. Odkryła, że ten człowiek spędza czas sam na sam, bez pacjentów, z Bogiem. I dała się zaprosić na ewangelizację i oddała swoje życie Chrystusowi. Wiecie, ten człowiek w to miejsce wniósł nową jakość. Dlaczego? Bo jego życie było wypełnione Bożą obecnością. To nam wszystkim powinny takie rzeczy się przydarzać. Tam, gdzie jesteś. Nam wszystkim. Ludzie powinni cię zaczepiać z powodu chwały, która jest w tobie. Z powodu Bożej obecności, która jest w tobie. A ty powinieneś usługiwać im w mocy Ducha Świętego, tak aby ci ludzie mogli narodzić się na nowo. Ja nie mogę tego sprawić dzisiaj. Ale ten, który jest pośród nas, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi, może dzisiaj każdego, kto tutaj jest, uczynić nowym stworzeniem, swoim dzieckiem, ale może również nasze życie napełnić swoją chwałą. Ale chcę wam powiedzieć, to nie wystarczy. Taka chwała jednorazowa przemija. Codzienne chodzenie z Bogiem, codzienne przebywanie w Jego obecności spowoduje, że wokoło twojego życia powstanie nowy obszar, obszar Bożego działania, strefa, kiedy On działa. Słyszałem wiele historii, niektóre bardzo dziwne, które opowiadały o tym, że gdziekolwiek pojawiali się Boży ludzie, kaznodziejowie, ludzie nawracali się, zanim oni przybyli. Albo kiedy przechodzili obok, ludzie pokutowali, chociaż nie wypowiadali ani jednego słowa. I nie mam powodu, aby takim historiom nie wierzyć. Nie mam powodu, aby w jakikolwiek sposób kwestionować lub krytykować. Ale z drugiej strony mam ogromne pragnienie, aby tam, gdzie my jesteśmy, tam, gdzie jest Jego Kościół, tam, gdzie my jako ludzie wierzący przebywamy, aby przebywała Boża chwała. Kiedy uwielbiamy Boga, najważniejsze jest to, aby Bóg zamanifestował swoją obecność. I powiem, i On nie przychodzi dla naszych zasług, dla naszej pobożności. On przychodzi dlatego, ponieważ nas kocha, ponieważ pragnie z nami przebywać, ponieważ jest naszym przyjacielem. On chce... Chciał, żebyśmy narodzili się tutaj według ciała, ale On chce, żebyśmy narodzili się według ducha. I On również chce napełnić nas swoim duchem, aby Jego obecność mogła manifestować się przez nasze życie. Wiecie, my kiedy rodzimy się na nowo, mamy tylko jeden cel, znaleźć się w niebie. Ale Bóg ma jeszcze pracę dla nas tutaj na ziemi. I On chce, żeby to, co w niebie, poprzez nas zamanifestowało się tutaj na ziemi. Jego chwała, Jego obecność tam, gdzie jesteśmy. Wiecie, nowe życie nie zwalnia nas od tego, żebyśmy nie żyli pobożnie, nie żyli świętym życiem. Wręcz przeciwnie, kiedy masz przyjaciela, to z szacunku do niego, z miłości do niego zrobisz wszystko, żeby nie przynieść mu ujmy. Twoja motywacja jest inna niż tylko litera, niż tylko legalizm. Twoja motywacja będzie wypływać z twojego serca, będzie wypływać z relacji, którą masz.
Czy zauważyliście, że ludzie, którzy mają coś przeciwko wam, unikają was? Dlatego, ponieważ gdzieś coś kłóci się w nas. I tak samo, kiedy unikamy społeczności z Bogiem, to świadczy, że mamy coś, co tylko Duch Święty może usunąć, abyśmy na nowo mogli przebywać w Jego obecności. Pochylmy na chwilę nasze głowy. Pochylmy. Chciałbym zapytać was, którzy tutaj jesteście, może przypadkowo, może tymczasowo, może z ciekawości, może gościnnie, a może jesteście stałymi bywalcami. Czy pragniesz w swoim życiu, aby Jego chwała wypełniała twoje życie wciąż na nowo, która nie będzie gasnąć, ale która będzie przemieniać twoje życie i która będzie oddziaływać na życie innych ludzi? Czy pragniesz tego? Jeżeli tak, to ja wierzę, że Bóg dzisiaj chce tego dokonać w twoim życiu i stanie się według wiary twojej, według pragnienia twojego serca, z którym przyjdziesz. Być może jest tutaj dzisiaj ktoś, kto narodził się cieleśnie, ale nigdy nie doświadczył mocy Bożego działania w swoim życiu. Nigdy nie narodziłeś się na nowo. Nie tylko nie wiesz, co tracisz, ale jesteś w ogromnym niebezpieczeństwie, ponieważ nie żyjesz duchowo. Proszę, kiedy mamy pochylone głowy, jeżeli ktoś z was dzisiaj potrzebuje takiej modlitwy, wyrazi takie pragnienie, niech podniesie na chwilę swoją rękę na zakończenie, powie tak. Proszę, powstańmy. Jeżeli macie odwagę, zróbcie drugi krok, wymagający więcej niż ten pierwszy. Wyjdźcie na środek, żebyśmy wspólnie razem mogli się o to pomodlić. Wyjdźcie, proszę. Proszę, stańcie tutaj i z tej strony. Być może wyjście tutaj na środek będzie też pewnym przełomem w twoim życiu. Przełomem, którego ty potrzebujesz. Wyrazisz przed całym duchowym światem, że potrzebujesz Chrystusa, Jego zbawczej mocy, Jego łaski. Wiecie, myśląc jeszcze o dzisiejszym słowie, pomyślałem sobie tak, łaska Pana Jezusa Chrystusa przykrywa nasze grzechy, ale nie po to, żeby nasza cielesność to odkrywała. Bóg chce przebaczyć nasze grzechy, ale Bóg również chce utrzymać nasze życie w Jego świętości, w Jego czystości. I On chce tego dokonać. Jeżeli ktoś jeszcze chciałby wyjść, przez chwileczkę poczekamy. Być może teraz w twoim życiu toczy się jeden z największych bojów i potrzebujesz odwagi, aby powiedzieć: Panie, potrzebuję Ciebie. Przez chwilkę poczekamy. Pomódlmy się. Panie mój Boże, chcę Ci podziękować za tych wspaniałych ludzi, którzy wyszli tutaj na środek. Panie, za ich otwarte, szczere serca, które stoją dzisiaj przed Tobą jak otwarte naczynia. Panie, stoimy przed Tobą z obliczem, które jest odsłonięte, z sercem, które jest otwarte, z potrzebą, Panie, która jest głęboko w nas. Panie, przychodzimy do Ciebie, ponieważ wiemy, że nikt inny nie nasyci naszego życia, nie uczyni je pełnym, szczęśliwym i błogosławionym, jak tylko Ty, wspaniały, wszechmogący Boże. Panie, dziękujemy Ci, że nie tylko masz dla nas nowe życie, ale masz też dla nas nową jakość życia. Panie, masz dla nas duchowe życie. Panie, wielu z nas gdzieś wewnętrznie toczy walkę, którą przegrywamy. Ale Ty, Panie, możesz spowodować, że ta walka zostanie wygrana. Panie, jeśli tylko podporządkujemy dzisiaj nasze myśli, nasze serca Tobie, Wszechmogącemu Bogu i pozwolimy, żebyś to Ty, Duchu Święty, działał w nas i działał przez nas, aby Twoja obecność zamanifestowała się, Boże. Panie, była czymś widocznym i dla nas, i dla innych. Panie, była świadectwem i mocą Bożą w nas.
Panie, tak wielu ludzi dzisiaj cierpi z powodu depresji, z powodu różnych chorób, Panie, z którymi nie dajemy sobie radę, słabości, którym ulegają, Panie, rzeczą, które nas przygniatają, ale dziękujemy Ci, Panie, że Ty potrafisz nie tylko leczyć, ale potrafisz wyzwalać i potrafisz utrzymać to w mocy w naszym życiu, Panie, dalej. I modlę się, Panie, o każdą z tych osób. Panie, Ty wiesz, że niektóre z tych osób bardzo głęboko cierpią w swoich sercach. Panie, przeżywają wiele trudności. Panie, dzisiaj modlę się, aby Twoja obecność, Twoja chwała była dla nich odpowiedzią. Panie, modlę się, aby widzieli cel i sens swojego duchowego życia poprzez to, że Ty jesteś obecny i w bardzo wyraźny sposób ich prowadzisz. Panie, modlę się, aby teraz doświadczali czegoś tak głębokiego, jak tylko może dziecko w obecności swojego Ojca. Panie, aby Twój dotyk, Panie, wypełniał nas miłością, pokojem i nadzieją. Panie, aby przemieniał nas i prowadził dalej. Panie, modlę się, żeby to, co rozpoczęło się dzisiaj tutaj, Panie, poprzez to fizyczne wyjście, ale poprzez też duchowe otwarcie, zaowocowało głęboką duchową zmianą w naszym życiu. Panie, tak modlę się też o te osoby, które jeszcze nie miały odwagi dzisiaj wyjść. Panie, stoją gdzieś tam w rzędzie. Panie, być może zadają Tobie wiele pytań, a Ty masz dla nich odpowiedź. I tym odpowiedzią jest Twoja obecność, jest Twoja chwała, którą chcesz wypełnić życie każdego człowieka. Panie, modlę się też i o moje życie, o życie naszego zboru. Panie, aby ponad wszystko Twoja obecność była widoczna dla ludzi, którzy tutaj przychodzą. Panie, aby na pierwszym miejscu nie był nikt z nas, ale żebyś był Ty. Panie, żeby ludzie wchodząc zetknęli się z Tobą, Duchu Świętym. Z tym, że jesteś obecny, Panie, że manifestujesz też swoją obecność poprzez miłość, poprzez radość, poprzez pokój, który jest w nas, poprzez nadzieję, Panie, która wypełnia nas. Boże, modlimy się. Panie, poprzez uzdrowienie, które dajesz, poprzez zwycięstwo i przełomy, których dokonujesz. Modlimy się, Panie. Okazuj swoją wielką moc dzisiaj. Dziękuję Tobie, Panie, że jako Twój Kościół mamy ten przywilej, aby Twoja chwała stała się naszą chwałą dla chwały Twojego imienia. To takie niezwykłe, Panie. Dziękujemy Ci, Boże, za ten czas i błogosławimy Twoje imię. Amen. Amen. Amen.